Jakie są wrażenia Zbyszka, bo pewnie macie kontakt i to dość częsty, z wioski olimpijskiej w ogóle, z atmosfery tego turnieju i tego, co dzieje się w Znaczy, drużynie? jeżeli chodzi o warunki socjalno-bytowe, nazwijmy je tak, to są zupełnie przyzwoite, są zadowoleni, jest dobre zakwaterowanie, dobre Kuchnia niezła, z wyżywienie. całego świata. Tylko jedynym problemem są dojazdy na treningi i na mecze. Trwa to bardzo długo i praktycznie, no to tak jak mniej więcej, aby się z Warszawy jechało, nie wiem, no nie do Katowic, bo dzisiaj to też się już jeszcze nie dojedzie, ale dajmy na to z Warszawy do Kielc. Do Poznania w 3 Znaczy godziny dojedziesz. odległość jest to 20 km na halę, ale często jadą ponad godzinę. Także no, jak powiedziałem, no, na mecz trzeba, dzisiaj na 11:30 mecz wyjeżdżali o chyba o 8 rano. No, więc, no Ale tu stoi i powrót i to jest najbardziej dokuczliwe. Na igrzyskach jest to normalne. W Pekinie te odległości były trochę większe, może komunikacja też troszeczkę lepsza, ale też się jechało w granicach godziny na treningi. A czują siatkarze, że oni są antidotum na wszelkie niepowodzenia polskiego sportu, już abstrahując od piłkarzy, ale też, no zobaczcie, mamy jeden medal i każdy dzień przynosi kolejne rozczarowanie. Tak niestety jest. Właściwie tą ostatnią jeszcze lekka atletyka się nie rozpoczęła, bo ona dopiero 3 sierpnia, ale ci siatkarze na razie są jedyną nadzieją i oni też zdają sobie z tego sprawę? Znaczy ja myślę, że oni chyba o tym nie myślą, bo to raczej media kreują ich jako tych zbawców, czy tych, którzy mają uratować twarz na igrzyskach. Natomiast oni starają się jakoś tam żyć w tej wiosce, też życiem wioski, bo wiem nawet, że Zibi tego nigdy nie robił, to zaczęli jakiś konkurs w zbieraniu znaczków najbardziej egzotycznych wymiany, czyli tam kto z Mali się wymieni, albo z Senegalem, albo z Malediwami. Najlepiej z takim krajem, gdzie jakiś Palau, gdzie przyjechało dwóch sportowców, się wymienić z takim, to jest sukces, ale... I kto ma najwięcej znaczków? Nie wiem, nie znamy na razie wyników tej rywalizacji, tu nawet nie chodzi o najwięcej, a o najbardziej egzotyczne. Wiadomo, jak jechało dwóch sportowców, mają już jeden polski, to już drugim się nie wymieniają, czyli ktoś jest pierwszy, ma bingo. Ale w sumie, no to starają się być jak na każdym turnieju, przecież oni... Często przebywają, tak jak na Pucharze Świata byli 3 tygodnie. Teraz zresztą też po wyjeździe z Warszawy do Zielonej Góry nie będzie ich miesiąc w domu. Więc jest to tak jak każdy turniej. No może, ja żałuję, że oni nie grają codziennie, ja myślę. Dla nas, dla naszego zespołu granie codziennie, tak jak na Pucharze Świata z jakimś jednym dniem przerwy po 3-4 meczach byłoby lepsze niż czas co drugi dzień. I to oczekiwanie. Może tak, mi się wydaje, że... Oczekiwanie na sukces, czy takie myślenie o sukcesie w kategorii polskiego sportu, no bo jeżeli będziemy mieli medal, a nawet ten medal... Jakikolwiek. No, jakikolwiek, nie. Ja bym powiedział o złotym medalu. Jakbyśmy mieli medal złoty, to wiadomo, że pewne mankamenty, czy słabość polskiego sportu zejdzie na plan dalszy, bo z reguły tak jest, będzie to pokazane jako wielki sukces nas wszystkich, a oprócz tego jest przecież jeszcze wiele, wiele innych dyscyplin, konkurencji, gdzie no, powinniśmy być silni. Nie jesteśmy, należy się na tym chyba bardzo zastanowić. No na pewno przyjdzie czas, zresztą po każdych igrzyskach jest rozdrapywanie, próba reformy całego polskiego sportu i to wszystko na dyskusjach i tak spełza. A jeszcze jedno, mamy chwilę, zapytam was, nie sądzicie, że ten sportowy świat wywrócił się do góry nogami? To tak naprawdę zaczęło się w Pekinie. Teraz spojrzałem na klasyfikację medalową. W dziesiątce mamy 5 krajów azjatyckich. Jeśli jeszcze do tego dorzucić Kazachstan, który też niektórzy traktują jako kraj rywalizujący w mistrzostwach kontynentu właśnie w Azji, to okazuje się, że tam wszystko zgarniają Chińczycy, Koreańczycy, Japończycy i właśnie Kazachstan. Koreańczycy z dwóch krajów. To, co już w odwrocie są te wielkie imperia sportowe, jak Rosja, wcześniej Związek Radziecki, Stany Zjednoczone, no Wielka Brytania, która nie może doczekać się złota. Nie do końca chyba tak, bo niektóre dyscypliny jeszcze nie zaczęły, czy w niektórych dyscyplinach Azjaci są bardzo silni. Na razie to konkurencje, Włosi walki. Są na przykład też wysoko, ale Włosi mają bardzo dobrą szermierkę i tam zdobyli bardzo dużo medali, więc wydaje mi się, że do końca tak nie jest, ale na pewno ofensywa tych krajów azjatyckich jest duża. A patrząc na siatkówkę, podobnie. Jest sporo zespołów w Azji, które stawia na tą siatkówkę, no bo
Azerbejdżan możemy uważać za Europę, bo grają w pucharach europejskich, ale tak de facto jest to zespół Azji i oni też bardzo dużo stawiają na tą siatkówkę. Turcja, mówię o siatkówce kobiet, tam są ogromne środki w tej siatkówce. Kraj, który ma 100 milionów, postawił na sport. Przez sport widzi promocję swojego kraju. I to w każdym wymiarze, zwróćcie uwagę, to nie tylko jest siatkówka, to lekkoatletyka, gdzie oni przypuścili atak wprost na niektóre pozycje medalowe, gdzie wydawałoby się, że oni nie mają nawet szans. Nawet w konkurencjach biegowych, wyobraźcie sobie, na średnich dystansach, to Turczynki teraz zaczynają bić się o medale. Tak, tam jest też, tak powiem, bycie sportowcem na wysokim poziomie jest także okazją na zbudowanie sobie życia, swojej kariery, takiego życia zawodowego nawet, czy dobrobytu nawet. No, u nas przed kilkudziesięcioma laty tak też było, w sensie takim, że sportowiec miał jakieś tam przywileje. Dzisiaj gra się przede wszystkim także dla pieniędzy, ale przede wszystkim robi się to dlatego, że chce się pokazać, że ci młodzi zawodnicy w naszym zespole, o których ja mówię, oni grają, bo mają głód sukcesu, ale sukcesu jak i takiego, niekoniecznie przekładanego na stronę finansową. Oni chcą po prostu wygrać. To jest już troszeczkę inne pokolenie, które myślało o tym, żeby wygrać, a przy okazji także i coś zarobić. No oni kasę to mają w klubach. Dziękuję Wam bardzo za wizytę w studio. Alojzy Świderek, trener reprezentacji kobiet. Leon Bartman, ojciec przede wszystkim Zbigniewa Bartmana, naszej reprezentacji. Chyba, że chcesz, żebym odwrotnie Cię przedstawił. Nie, to ojciec. Teraz ostatnio jadę na Zibim, tak kiedyś było odwrotnie. No dobrze. Ja go prowadzałem na treningi, no a teraz on mnie tu doprowadza do studia. Także. No i to nie jednego, bo tak z tego co wiem, jesteś rozchwytywany zresztą obaj. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Mam nadzieję, że będziemy się widywali w nieco lepszych nastrojach przy okazji kolejnych meczów Polaków. To był magazyn olimpijski. Do zobaczenia.